Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Wojtek, a to jest kolejny odcinek z Harry'ego Pottera i Księcia Półkrwi. Słuchajcie, mamy problem, taki delikatny problem, ponieważ nie będę ukrywać, oddałem już tutaj naszej koleżance ten eliksir gotowości. Faktycznie trochę źle policzyłem tutaj te nasze wszystkie godła i brakuje nam w chwili obecnej, jeżeli dobrze się nie pomyliłem, brakuje nam 10. Są jeszcze 2 albo nawet 3 tutaj... ci nasi koledzy lwy. Co do minigodeł, trochę ich zebrałem, ale przeglądałem mniej więcej mapę i pokazówkę wszystkich dostępnych rzeczy i powiem wam szczerze, że nie mam zielonego pojęcia, których mi brakuje. Wydaje mi się, że większość z nich zebrałem. Może gdzieś jeszcze coś pominąłem. W międzyczasie jak chodziłem, udało mi się zebrać właściwie jedną rzecz. Most wiszący, dobra. Nie idziemy jeszcze do Dumbledora, pójdziemy jeszcze zobaczyć lwy, czy są aktywne. Wiem, że na pewno ten przy bibliotece, tam gdzie uwięzili nas Scrappy Goyle, nie jest aktywny, nie wiedzieć czemu, więc zobaczymy. Teraz tak, gdzie jest? Ja chcę dojść do... Gdzie chcę dojść? Wejście na boisko Quidditcha, gabinet... Nie. Dziedziniec transmutacji. Tam jeszcze chcemy pójść, dlatego że tam był jeden albo nawet dwóch. W sumie źle zrobiliśmy, mogliśmy przejść przez klub eliksirów. No dobra, trudno. Ogólnie rzecz biorąc, cały czas zbieram minigodła. Jak tylko gdzieś mi się pojawią dostępne, to oczywiście staram się wziąć tą maksymalną możliwą ilość. Natomiast, no, wszystkich raczej nie zdobędziemy. I tutaj też nie będę ukrywać, że nie chce mi się po prostu już faktycznie z tą mapą chodzić miejsce w miejscu. Tyle, ile nam się uda zdobyć, tyle się po prostu uda. Więcej tutaj nic nie ogarniemy, ale te lwy chciałbym zobaczyć, bo te lwy mnie ciekawią, jakie tam ewentualnie będą zadania. No ale niestety nie jesteśmy w stanie zrobić tego tak, żeby to było git po prostu. Nie wiem dlaczego tak jest, ale no... No cóż, bywa. A, to nas bezpośrednio poprowadzi. Światło przeciw ciemności. Przejdź, przyjacielu. Muszę zmienić to. Ty mi żadnego hasła, ziomek, nie zmieniaj, please. Dobra. I teraz tak, jesteśmy na dziedzińcu transmutacji. I tu jest lew, który nie jest aktywny. Nie wiem na jakiej zasadzie i ja nie wiem, co ja mam mu tutaj zrobić, dlatego że nie możemy z nim w żaden sposób porozmawiać. Powinien być jeszcze jeden gdzieś na końcu korytarza tutaj. Pytanie tylko, w którym miejscu? Na pewno nie tu chyba. Nope. Tak, tutaj mieliśmy szybszy skrót. Dobra, ale dzisiaj zrobimy sobie na pewno fabułkę, więc czekaliście na to i domyślam się, że dzisiejszy odcinek pewnie będzie ostatnim odcinkiem, więc no niestety tyle, ile uda mi się zrobić, to tyle zrobimy, natomiast no więcej już mi się nie chce, nie będę ukrywać. Mówię, łażenie w kółko, żeby to wszystko ogarnąć. Trochę tak nie bardzo. No i tutaj jeszcze gdzieś też coś powinien być. Ale kurczę, go nie widzę. Czekajcie, chyba że... Powinien być jeszcze jeden na dziedzińcu transmutacji? Powinien być też jeszcze jakiś gdzieś na końcu korytarza. Ale zaszczelcie mnie, nie mam bladego pojęcia, gdzie to jest. Dobra. Lecimy do Dumbledora. Gdzie jest profesor Dumbledore? Kiedy ostatnio ich widziałem, profesor Dumbledore oraz profesor Snape zmierzali do wieży astronomicznej. Dobra, domyślam się, że będziemy pewnie musieli przejść przez obraz. No trudno, że nie uda mi się wszystkiego zdobyć, ale tak jak już mówię, nie chcę mi się, słuchajcie, tutaj latać, łazić po tym wszystkim, bo w sumie i tak już zrobiliśmy większość. Wszystkie kluby pojedynków właściwie mamy zrobione, klub eliksirów mamy zrobione. To są głównie tutaj tylko takie poboczne rzeczy, które raczej nam chyba nic nie odkryją, a przynajmniej tak mi się wydaje. Także zobaczymy. Oczywiście te minigodła będę starać się zbierać. I zostały nam chyba 3 do zebrania? Tak, 3 do zebrania, natomiast oczywiście wiadomo, z każdym następnym poziomem no już niestety potrzebujemy ich znacznie, znacznie więcej, ale dosyć mocno pomógł nam tutaj moment z... O, a ja tu wcześniej byłem...
A, że tutaj, no dobra. No to tutaj też w sumie byliśmy wcześniej i tutaj nic nie było. Dotarliśmy tam, gdzie chciałeś. Dzięki, Nick. Przyszło ci kiedyś do głowy, że zbyt wiele żądasz? Czy w twoim genialnym umyśle błysnęła choć przez chwilę myśl, że nie chcę już tego robić? Nie będę z tobą negocjować, Severusie. Zgodziłeś się. Nie ma o czym mówić. Dobra, idziemy do Dumbledora. I tu jeszcze są punkty. Tutaj raczej nic nie ma. Czas zdobyć Horcrux. Miejsce, do którego się udajemy, jest niezwykle niebezpieczne. Ale obiecałem ci, że będziesz mógł mi towarzyszyć w wyprawie. Stawiam jednak pewien warunek. Musisz spełnić każde polecenie, które ci wydam bez wahania. Tak jest, panie profesorze. Zastanów się, czy dobrze mnie rozumiesz. Jeśli każę ci uciekać, ukryć się lub opuścić mnie i ratować siebie, zrobisz to. Obiecaj to. Daj mi swoje słowo, Harry. Daję słowo. Jesteś gotów na tę niebezpieczną wyprawę? Jestem w ogóle bardzo ciekaw. Ja nie pamiętam, słuchajcie, zupełnie tego finalnego elementu, który tutaj był. A czekajcie, a tutaj są jeszcze... Moment, są jeszcze schody w dół. Okej. Okay. Aha, dobra. Czyli to jest po prostu skrót. Tak? Zgadza się? Zgadza się, dobra. To lecimy. Jak tam się dostaniemy, panie profesorze? Teleportujemy się. To tutaj. Tom Riddle był tu jako chłopiec. Powrócił w to miejsce wiele lat później. Pod innym imieniem. Mamy przed sobą przeszkody ustawione przez Lorda Voldemorta. Panie profesorze, w wodzie są ciała. Na razie nie musimy się tym przejmować, ale nie dotykaj proszę wody. Myśli pan, że Horcrux jest tutaj? O tak. O tak. Płyn trzeba wypić. Pamiętasz, pod jakim warunkiem wziąłem cię ze sobą? Bez względu na to, co się ze mną będzie dziać, musisz wlać mi go w całości do gardła. Ale panie profesorze... Dałeś mi słowo, Harry. A teraz twoje zdrowie. Profesorze! Pan nie może przestać, profesorze. Musi pan pić dalej. Nie, nie zmuszaj mnie. Przestań. Błagam, przestań. To się skończy, ale dopiero gdy wypije pan... Błagam. Jeszcze jeden. Dlaczego ja myślałem, że tutaj będzie coś do roboty? A tak jakby mamy filmik. O, chociaż może. O, będzie fight, dobra. Ej, a co ja mam tu robić? Halo? Aha, do tego. Nie mogę w nich. A nie mogę w nich strzelać. Co, zepsułem? Zepsułem. Wiecie, co jeszcze gdybym mógł? Dobra, czyli tutaj idzie tylko i wyłącznie. Nie jestem w stanie nic zrobić. A nie, jestem w stanie! Uwa, ale słuchajcie, nasze zaklęcie jest od razu mocniejsze. Patrzcie, my rzucamy dwoma tymi. Rzucamy, słuchajcie, dwoma drętwotami. Nawet nie wiedziałem, ale domyślam się, że jest to kwestia związana z tym. O, o, o. Nie! No,
Żarty. A, dobra, ale tu jest checkpoint, okej. No dobra, tutaj widzę, że trzeba głównie tylko patrzeć, skąd oni z wody wychodzą, ale też trzeba mieć na uwadze, że niektórzy mogą chodzić znacznie szybciej. Dobra. O. Nie. Do widzenia. No protego rzuci. Dobrze. Dobra, czyli jak oni za blisko podejdą do nas, to warto rzucić protego. Aha, znowu będzie. Tu jest plus taki, że jesteśmy troszkę dalej, więc teoretycznie mamy więcej możliwości reakcji. Ale sami widzicie, rzucając dręcwotę w kółko. Domyślam się, że gdybyśmy nie mieli tak zwiększonych mocy w pojedynkach, pewnie by to poszło troszeczkę gorzej. Gdybyśmy pewnie rzucali tylko jednym. Odejdź! No, come on! Okej, czyli to nie jest takie proste. Dobra, ale muszę pamiętać o protego. Aha, bo może tutaj niektórzy są troszkę mocniejsi, słuchajcie, dlatego tak jest. Oho! Palił inferno. Gdzie teraz jest? Ach, Bellatrix, jak ja ją lubię, Boże. Mimo tego tak bardzo mnie nienawidzę, ale jako aktorka i ogólnie jako postać. Och. Musimy zabrać pana do szpitala, profesorze. Nie. Potrzebny mi jest tylko profesor Snape. Szybko, Harry. Ukryj się i nie zdejmuj peleryny bez względu na wszystko. Profesor... Rób, co ci każe, Harry. Nie jesteś mordercą, Draco. Skąd wiesz? Zdziwiłbyś się, jakie rzeczy już robiłem. Chodzi ci o naszyjnik i Katie Bell? W twojej szkole są śmierciożercy. Naprawiłem tę szafkę, w której wszystko znika w pokoju życzeń, żeby ich tu nie wpuścić. Tego nie przewidziałeś, co? Expelliarmus! Bardzo sprytnie, Draco. Ale ostrzegam cię, że zabijanie nie jest łatwe. Proszę, patrzcie, kogo tu mamy. Dumbledore! Bez różdżki i sam jeden. Zrób to, Draco! Nie będzie do tego zdolny. Czarny pan wyraził się jasno. Chłopak ma to zrobić. Nie! Severusie, błagam. Avada Kedavra. Snape! Jazda stąd, szybko! Już po wszystkim uciekamy. O, będzie fajt ze śmierciożercami? Lewy korpus! Oła. No dlaczego mi nie działa? Dobrze!
I teraz patrz, co ci z drętwotą zrobię. Boom! Całe HP. Aha, kolejny. Dobra, ale to nie jest jakieś wybitnie trudne, powiem wam szczerze. Poza tym, nasza postać w sumie i tak biegnie sama. O. A z tym to nie pamiętam, żebyśmy się pojedynkowali. Ha, 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 ha. Co tam, ziomeczek? I bo... Uch, ty... Uż ty, kurde. Co ty taki mocny jesteś? Jaki typ? No to jest, kurczę, mocniejszy przeciwnik. Co prawda Levi Corbusem dostaje w kółko. No dobra, jednak ta drętwota jest mocniejsza, więc bardzo, bardzo mocno nawet bym powiedział wręcz, że się opłacało zbierać. No i dobranoc. Zostaw go. Potter należy do czarnego pana. Zostaw go. Tektum Zempra. Ooo, z Bellatrix będzie fight. Oj, Bellatrix Lestrange. Ha, dostała. O kurde, mocno. Ale na pewno nie jak tamten. Tamten był zdecydowanie mocniejszy. Masz w dupę. Dawaj, Sectum Sempra. Śmiesz używać przeciw mnie moich własnych zaklęć, Potter? Tak, ja jestem księciem półkrwi. No, powiem wam szczerze, że tak w takim ogólnym rozrachunku to też było dla mnie dosyć duże zaskoczenie, jak pamiętam, czytałem książkę, czy... Znaczy, głównie czytałem książkę na samym początku. Także spore zaskoczenie. Ten mroczny znak, skąd się wziął? Kto zginął? Gdzie jest Dumbledore, Harry? Gdzie jest Dumbledore? Ekspres Hogwarts Londyn może zjawić się tu już jutro. A co z pogrzebem Dumbledora? Nie powinna pani odsyłać uczniów do domu. Będą chcieli... się z nim pożegnać. To był Snape. To zawsze był Snape, a ja nic nie zrobiłem. Dziwne. Pomyśleć, że to jest część duszy Voldemorta. Tak, tyle że to podróbka. W środku była kartka. Ktoś ukradł prawdziwy medalion i muszę go teraz odnaleźć. Muszę dokończyć to, co zaczął Dumbledore. My musimy to dokończyć. Chyba nie sądzisz, że uda ci się samemu odnaleźć te wszystkie horcruxy. Jak myślisz, czy wrócimy kiedyś do Hogwartu? Nie wiem, ale są jeszcze 4 inne horcruxy i mam zamiar zniszczyć je wszystkie. A jeśli po drodze spotkam Severusa Snape'a, tym gorzej dla niego. No dobra. I moi drodzy, to jest finish gry, tak na dobrą sprawę. Tutaj już się... O matko, co to było? Tutaj tak na dobrą sprawę już się nic więcej nam nie wydarzy. Brakuje nam 10 godeł Hogwartu, tylko że problem z nimi jest taki, że nie mam zielonego pojęcia, gdzie one są. Mamy jeszcze trochę czasu, więc może wrócimy się do tych... może tak, wróćmy się do tych wszystkich naszych...
Jak one się nazywają? Jeszcze tutaj chciałem jedną rzecz sprawdzić, ale tutaj nic nie widzę. Wrócimy się, moi drodzy, jeszcze do gryfów. Znaczy, Boże, do gryfów, do lwów. Bo chciałbym zobaczyć, czy one teraz będą dostępne. Jeżeli nie będą teraz dostępne, no to my tutaj nic więcej nie zrobimy. Natomiast gra ogólnie jako taka w całości daje nam po prostu teraz, w chwili obecnej, totalny... Rób ta, co chce ta. Albo to skończymy, albo tego nie skończymy. Znaczy, natomiast ja wiem już na pewno, że nie skończymy. To mogę wam powiedzieć od razu, że nie zdobędziemy wszystkich rzeczy, bo po prostu, no, nie da się. No, mówię, już wcześniej mówiłem, że nie za bardzo mam ochotę łazić... po całym Hogwarcie z mapą i sprawdzić dokładnie, gdzie są te wszystkie rzeczy, jak to nam w sumie nic więcej nie da, oprócz satysfakcji, że wszystko jest na 100%. Więc to tak, wiecie, to potraktujmy to jak potraktujmy. Jedyną rzecz, którą w sumie chciałbym zobaczyć, to jest wieża zegarowa, bo tutaj widziałem na mapie, że gdzieś są jednak poukrywane jeszcze, ale wydaje mi się chyba, że już wszystkie zdobyłem. Zaraz się to wszystko oczywiście okaże. Natomiast my później pójdziemy sobie do... na dziedzinie z transmutacji, tam w tym wejściu do tej biblioteki i tam zobaczymy, czy czegoś nam nie brakuje. No tutaj widzę, że zdecydowanie nic mi nie brakuje, bo nic tutaj więcej chyba nie ma. Przynajmniej tak mi się wydaje, że nie ma. Zresztą tutaj też już byliśmy. Tu powinien być... Nie, tu nie będzie skrótu. Tu wcześniej był skrót. Co jest tu? A, tu nawet nie wejdę, okej. Okay. Tutaj na pewno też byliśmy, przynajmniej tak mi się wydaje, że byliśmy. Zaraz może zdobędziemy, słuchajcie, jedno minigodło. O, tu jest jeszcze jedno. Wingardium Leviosa. Aczkolwiek mówię, w takim ogólnym rozrachunku, no nie jestem w stanie zawrzeć tego wszystkiego, naprawdę. Chociaż bardzo bym chciał, ale... Darujmy sobie to zupełnie. Dobra, teraz tak, chciałbym przejść na dziedziniec transmutacji i do tego będziemy potrzebować Kadogana, który gdzieś tu powinien być, chyba jest jeszcze niżej, tak mi się wydaje. Nie, schody, wróć, tu jestem. Dziękuję. Kadogan powinien być tutaj na dole. Jest, dzielny Kadogan. Światło przeciw ciemności. No i zobaczymy, czy będzie to dostępne, bo jeżeli nie będzie dostępne, to mówię, tutaj nie będziemy chyba zbytnio... No nie, dalej jest niedostępne. Nie mam bladego pojęcia, dlaczego to nie jest dostępne. Każdego następnego w sumie zrobiliśmy. Ja nie wiem, czy one się odblokowują po kolei, czy nie po kolei. Już szczerze powiedziawszy, z wizji powiedz, jak to się mówi. Tutaj w ogóle na tym dziedzińcu transmutacji powinien być teoretycznie jeszcze jeden gryf, ale ja go naprawdę absolutnie nie mogę znaleźć, więc... nie wiem. Dobra, wpadnie to godło. A to zrobiliśmy? Wydaje mi się, że to chyba robiliśmy. Tak, tutaj nam nic więcej nie wypadnie. I teraz tak, chciałbym znaleźć tą wieżę astronomiczną, bo tam jeszcze był ten... Dobra, i dostaliśmy godełko, 142. No cóż, wszystkich to my mówię, na pewno nie zdobędziemy, tego jestem pewny. Jak jeszcze się zastanawiam ewentualnie, w którym miejscu w Hogwarcie nas nie było, ale no raczej byliśmy już wszędzie, gdzie jest to możliwe. Czekajcie, tutaj nic nie ma wyżej? Nie, tu nawet nie jestem w stanie niczym poczarować, więc to mi zupełnie nic nie daje. Z wami też nie mogę porozmawiać. Tutaj wyżej nie ma? Nie ma, tu już też zdobyliśmy. Tutaj było wyżej, to też już udało nam się zdobyć. Ogólnie to jestem ciekaw, co my byśmy dostali za 100% zrobienia. Nawet nie wiem, co by nam to dało. Czekajcie, jeszcze tutaj zerknę, ale tutaj widzę, że tam na górze też nic nie ma, więc no raczej nie mówię, nie jesteśmy w stanie nic tutaj więcej. Tutaj sobie towarzystwo rozmawia, a my wróciliśmy do wielkiej sali. Dobra, teraz tak, potrzebuję wieżę astronomiczną. Co, nie mamy więcej? Jak to?
Kabinet wejścia na dziedzinę, wejście do lochu. Wieża, jest wieża astronomiczna. Czekaj, Nick. Dobra, idziemy z tobą. I zobaczymy jeszcze. Tam, tak jak już mówiłem, tam jest jeszcze jeden gryf, który być powinien i on powinien być dla nas dostępny. Jeżeli nie będzie dostępny, no to nie jestem w stanie go nawet zrobić, więc... Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Totalnie nie wiem. Cześć, Harry, cześć. Gotowane żuki. Skrytu wejścia na boisko Quidditcha? Ciągle! Czy ja kliknąłem dobrze, jako skrót do wieży astronomicznej? Ej, ja na pewno kliknąłem skrót do wieży astronomicznej? No dobra, nikt nas na razie prowadzi w drugą stronę, ale nie wiem, czy tam gdzieś nie powinno być, bo to jest na pewno koło biblioteki gdzieś. Jeżeli się nie mylę. Wiecie, szkoda, że nie ma czegoś takiego, że po skończonej grze albo po uzbieraniu określonej liczbie rzeczy na przykład byśmy nie dostali jakiegoś wykrywacza, gdzie mogą być ewentualnie jeszcze tutaj nasze te godła. Natomiast mówię, no starałem się jak tylko mogłem, sprawdziłem wszędzie, nigdzie więcej nic nie widzę. Więc no to cóż, no nie damy rady tego zrobić po prostu. A też wiecie, nie chcę robić kolejnego odcinka na to, żeby zebrać wszystkie, bo to wyjdzie, jeżeli ogarnę to dobrze z mapą, no to i tak wam zrobię cięcie, więc ten odcinek będzie trwać 5 minut. Więc to też trochę tak, wiecie, bez sensu. Nie powiem ci, jakie jest nowe hasło do pokoju wspólnego. Dobra, i to będzie tutaj do góry. Czekajcie, a nie, tu nie mogę przejść pod schodami, dobra. No to mówię, zaraz jeszcze zobaczymy, czy tutaj to jedno się nam odblokuje. Jak nie, trudno. Bo domyślam się, że jeżeli się odblokuje, no to pewnie następne się odblokuje. Chociaż nie wiem, dlaczego mam pewne przypuszczenia, że one powinny być od razu dostępne, ale co tu się wydarzyło. No i mamy. I nie mogę z tym czymś porozmawiać, więc... Więc nie wiem. Natomiast moi drodzy, my będziemy kończyć tą przygodę w tej części. Jak już mówiłem wcześniej, moim zdaniem to jest jedna z takich fajniejszych części. Na pewno jest lepsza niż Zakon Feniksa, na pewno jest 1500 razy lepsza niż Czara Ognia. I przypominam wam jeszcze raz, że Czary Ognia nie będę nagrywać, dlatego że to jest tak spierdzielony port, że no nie da rady, po prostu nie da rady. Ta gra jest tak bardzo nudna, że mnie się bardzo odechciewa. Więc Czary Ognia to jest ta gra, którą, jak już mówiłem wcześniej, pomijamy zawsze. Więc cóż, ja wam za dzisiaj dziękuję, słyszymy się w kolejnym odcinku. Myślę, że w poniedziałek ruszymy z kolejną częścią Pottera. Tylko, że od razu mówię, następna część Pottera jest tragiczna, więc zobaczymy. Także jeżeli będę narzekać, jeżeli będę dużo ciąć, to musicie mi wybaczyć, ale tak jak już mówiłem wcześniej, tam jest naprawdę bardzo mało kontentu, który jest do zrobienia i mówię, na pewno sporo rzeczy będziemy pomijać. Także cóż, ja wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, to by było na tyle, słyszymy się w kolejnych odcinkach z Pottera i w innych seriach oczywiście też na kanale, a na dzisiaj to tyle, trzymajcie się, cześć, pa pa! No i co? Film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, klikając mój awatar i zapraszam was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, pa, pa!